to jest Benito? To jest taki malutki. Ja się odnajduję w motosporcie bardzo dobrze. Nie przeszkadza mi, nigdy mi nie przeszkadzało, nie bałam się o wypadki, o stłuczki, nie jestem osobą bojaźliwą, także na pewno pierwszy mój wyścig, który pamiętam i pierwsze dotknięcie blachy o blachę, było lekkie przerażenie, ale to wszystko szybko minęło, przyzwyczaiłam się. Ja nie będę tutaj mówiła, że wow, wygram puchar, na pewno bym chciała być bardzo wysoko, natomiast będę nabierała doświadczenia, jeszcze raz doświadczenia. Zawsze przyjemniej jest, jak gdzieś tam kobiety pojawiają się w sporcie samochodowym, ponieważ jednak jest on przesycony mężczyznami i głównie skierowany do mężczyzn, a jest, myślę, że bardzo dużo kobiet, które są równie dobre za kierownicą. No. I wydaje mi się, że to pokażemy. Jeżeli masz spokój psychiczny w głowie, masz wszystko poukładane, to jedziesz na wyścig z czystą głową i potrafisz się skoncentrować. Nic ci nie rozprasza twojej uwagi. Na pewno psychicznie, fizycznie, mentalnie trenujesz na siłowni. Ta zima jest po to, żeby po prostu trenować. W zimie no, na gokartach. Głównie trening mój fizyczny polega na pracy nad kondycją, ponieważ ścigamy się w dosyć ekstremalnych warunkach, jeżeli chodzi o temperaturę. Mamy czasami po 50 stopni w samochodzie, więc musisz umieć wytrzymać w tym samochodzie, nie być zmęczonym już po paru okrążeniach, więc na pewno bardzo dużo biegam, pracuję nad mięśniami tutaj wszystkimi, jeżeli chodzi o górę, ręce, barki, szyja. Ja mam jeszcze dodatkowo uraz kręgosłupa szyjnego, więc muszę budować taki dodatkowe zabezpieczenie jego. Buduję gorset mięśniowy tutaj przy klatce. No, wszystkie jakieś takie ćwiczenia, które będą mi pozwalały utrzymać tą kierownicę przez 14 okrążeń, nie zmęczyć się. W sezonie Volkswagen Castrol Cup czeka mnie na pewno ciężka praca. Na pewno jest to dla mnie duże wyzwanie. Mam nadzieję, że wyniosę z tego jak najwięcej na przyszłość. Tak naprawdę w stawce szanuję wszystkich, ponieważ są tu naprawdę bardzo dobrzy kierowcy. Kogo najbardziej się boję, nie jestem w stanie powiedzieć, bo wielu osób nie znam. Znam tylko tak naprawdę z kierowców z Polski. Myślę, że na pewno Mateusz i Maciek, jeżeli chodzi tutaj o naszą reprezentację, będą bardzo mocni. A z kobiet? No z kobiet to będę ja na pierwszym miejscu.